Jeśli mamy w domu zużyte żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, mały sprzęt elektryczny i elektroniczny i nie wiemy, co mamy z tym zrobić, to możemy to wszystko oddać m.in. do tak zwanego shopa. Jest to autobus, który pojawia się w różnych częściach naszego miasta 2 razy w miesiącu i bezpłatnie odbiera tego typu odpady. Taki autobus można spotkać m.in. na Starym Mieście, Śródmieściu, na Fabrycznej, na Psim Polu, na Krzykach. Do shopa możemy również oddać różnego rodzaju środki chemiczne. Czyli na przykład oleje silnikowe, to będą też oleje jadalne, to będą środki ochrony roślin. Harmonogram zbiórki odpadów na 2024 rok jest już dostępny na stronie ekosystem.wroc.pl. Na tejże stronie sprawdzimy miejsca postoju mobilnej zbiórki kłopotliwych odpadów. Ułatwi nam to gospodarkę odpadami na co dzień. Wiemy, że po prostu to, co wytwarzamy, będzie od nas odbierane. Z drugiej strony oczywiście musimy mieć na względzie to, że powinniśmy tych odpadów wytwarzać jednak mimo wszystko jak najmniej, bo to jest właśnie ta świadomość ekologiczna. Ale wiadomo, każda poprawa systemu gospodarki odpadami działa na naszą korzyść, więc powinniśmy doceniać, że takie rzeczy oczywiście się dzieją w kontekście środowiska. Wrocławie niechętnie korzystają z takiego rozwiązania. Tylko w listopadzie 2023 roku mieszkańcy oddali w ten sposób prawie 8 ton problemowych odpadów. Do shopa jednak nie można oddać rzeczy wielkogabarytowych. Te z kolei możemy przywieźć do punktów selektywnego zbierania odpadów, czyli do tak zwanych pszoków. We Wrocławiu mamy 2 takie punkty, przy ulicy Michalczyka 9 i przy ulicy Janowskiej 51. I dzięki temu mogę sobie zapakować i przywieźć. Kilkakrotnie korzystałem w ramach różnych remontów mieszkań. Tutaj właśnie możemy przywieźć swoje odpady za darmo, odpowiednio posegregowane i mamy pewność, że z nimi dalej stanie się to, co powinno, czyli po prostu zostaną przekazane do recyklingu i każdy z nas z takiego miejsca powinien korzystać, no bo wiadomo, nie mamy dostępności w naszych pojemnikach pod domem wszystkiego, tak? Nie zawsze mamy możliwość wyrzucenia tych odpadów odpowiednio, a tutaj na pszoku zawsze te odpady zostaną przyjęte i mamy pewność, że dalej trafią tam, gdzie powinny. Echo 24, Nina Jewtuszenko.